wszystkim, witajcie na moim kanale, ja nazywam się Magda, jeżeli jeszcze mnie nie znacie i zapraszam Was dzisiaj na daily vloga, taki dzień, który spędzicie ze mną. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zapraszam tutaj do subskrypcji. Dla tych, którzy mnie znają, możecie być pewnie trochę zaskoczeni, co ja tutaj w ogóle robię. Tak, ostatni mój film nagrałam około 2 lata temu. Miałam jakoś w ogóle motywacji do nagrywania i od dłuższego czasu już myślałam, że chciałabym wrócić. Szczerze mówiąc, nagrałam chyba 3 albo 4 filmy, takie urywki filmów tak naprawdę, gdzie próbowałam wrócić, coś tam sobie gadałam, mówiłam, ale koniec końców nigdy tego nie zmontowałam i nigdy to nie ujrzało światła dziennego. Od ostatniego razu, kiedy nagrywałam vlogi, mega dużo się zmieniło, mamy nasze nowe dziecko, które mogliście widzieć wcześniej. Także teraz jestem szczęśliwą mamą 3 kotów i psa. Mamy nowe dziecko, też w tym roku wzięliśmy ślub, tak więc jestem teraz żoną. Myślę, że za niedługo pojawi się kilka filmów takich ślubnych, opowiem Wam, co na przykład nam się sprawdziło, co nam się nie sprawdziło, więc myślę, że to będą fajne, tematyczne filmy, z których może ktoś z Was zaczerpie jakąś inspirację, albo na przykład nie popełni tych błędów, które my popełniliśmy. Chodzi o dzisiejszy dzień, to nie mam jakichś specjalnie dużych planów. Dzisiaj mamy sobotę, więc jest to mój dzień wolny, ponieważ teraz mam pracę od poniedziałku do piątku, weekendy mam wolne. I zawsze w weekendy poświęcam trochę bardziej na posprzątanie, ogarnięcie samej siebie. Oczywiście też na zwierzęta, bo w tygodniu nie ma dużo czasu na to, żeby jakoś tak się bardziej nimi zająć, więc na pewno zaraz idziemy na spacerek z Yoshim. Yoshi już usłyszał słowo spacerek i tak jedno oko podniósł, mówi: co mówisz? I umówiłam się z moją koleżanką na kawę, więc pojadę do niej na kawę, bo też długo się nie widziałyśmy, więc pogadamy sobie, obgadamy kilka rzeczy. Właśnie, tabletka na alergię. Muszę mieć tabletkę na alergię, bo jakby ktoś jeszcze nie wiedział, na zdrowie Yoshi, to teraz Yoshi, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, to mam alergię na sierść. Tak więc te wszystkie 4 zgredy, które mam, troszkę mnie uczulają, plus jadę do mojej koleżanki, która ma 2 psy, które też mnie bardzo uczulają, więc muszę wziąć tabletkę na alergię. Tak? No tak, kochanie. I tak, i to w sumie tyle z moich planów dzisiejszych. Mam w planach jeszcze nagrać jeden film, który pojawi się w czwartek, bo ten film, który nagrywam dzisiaj w sobotę, mam nadzieję, że pojawi się w niedzielę, a kolejny film właśnie w tematyce ślubnej pojawi się w czwartek. Postanowiłam teraz zająć się tak YouTube'em może nie tyle na bardziej na poważnie, a bardziej zorganizowanie i pomyślałam, że filmy będą się zawsze pojawiać w niedzielę i w czwartki. W niedzielę chciałabym dodawać vlogi, będą czasem to daily vlogi z soboty, a czasem będą to po prostu takie złączone vlogi, powiedzmy z całego tygodnia plus soboty, jeżeli na przykład nie będę miała za dużo co nagrać w sobotę, albo coś ciekawego się będzie działo w tygodniu. I wtedy w niedzielę będzie się pojawiał vlog, a w czwartek jakiś mówiony film, gadany film, w którym będę mogła do Was trochę porozmawiać. Więc tak, mam właśnie taki plan nagrać później jeszcze ten film. Mam nadzieję, że mi się uda. Później wieczorem chciałam sobie zmontować tego vloga, żeby on się jutro mógł pojawić na kanale. No i myślę, że muszę trochę ogarnąć później jeszcze u góry, bo na dole udało mi się posprzątać dzisiaj przed śniadaniem, bo był tutaj trochę armagedon z tymi wszystkimi tutaj, z moim zwierzyńcem. Czasem rano wstaję i nie poznaję sama z własnego domu. Dobra, kończę już tą gadaninę, bo widzę, że się mega rozgadałam. Ja idę teraz z Yoshim na spacer, później się troszeczkę ogarnę i spadam na kawę, bo umówiłam się na pierwszą, a jest godzina 12. Dobra. Mam nadzieję, że cieszycie się z mojego powrotu, że będziecie oglądać. Jeżeli tak, proszę zostawcie jakiś komentarz po sobie, żebym widziała, że ktoś to ogląda, że komuś się to podoba, że ktoś się cieszy z tego, że ja tutaj jestem z powrotem, bo ja po prostu mega się cieszę, mam taką straszną energię w sobie i taką ekscytację, że chciałabym powiedzieć Wam od razu wszystko i w ogóle mam wrażenie, jakbym się spotykała z koleżanką, której dawno nie widziałam, że mogę sobie w końcu pogadać i powiedzieć coś ekstra. I strasznie w ogóle gestykuluję i nie wiem dlaczego to robię, ale to chyba po prostu z emocji. Ale tak, dzięki bardzo, że tutaj jesteście, zapraszam Was do dalszej części vloga. No i oczywiście zostawcie jakiś komentarz po sobie i zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie.
cześć, odzywam się do Was teraz z telefonu, bo wzięłam ze sobą aparat, wzięłam ze sobą nawet taki mini statyw, ale nie pomyślałam, żeby sprawdzić, ile mam baterii, więc bateria mi się rozładowała. Jak widzicie, jest przepiękna pogoda. Mamy dzisiaj 12 listopada, a jest 15 stopni. Sorry, że tak dyszę, ale biegam z psem. Ja i moja astma. Ale tak, jest przepiękna pogoda, słońce świeci. Ja mam na sobie tylko taką koszulę, taką cieplejszą. I jest mi mega ciepło, tak naprawdę. Nie ma na naszej polanie nikogo. Jest pusto, pusto, pusto. Naprawdę super. Bo my mieszkamy tutaj na tym osiedlu, które możecie zobaczyć po prawej. I właśnie co jest fajne, to że została tutaj taka duża polana. Kiedyś słyszałam, że mają tutaj budować jakieś domy na tej polanie, ale na całe szczęście jeszcze nic nie wybudowali. I jest to super miejsce, żeby przejść się z psem na spacer. Tam, w tamtą stronę prosto jest miasto, więc mieszkamy też tak naprawdę w samym centrum. A tutaj za naszymi domami jest takie fajne pole. Tam dalej, jak się pójdzie do tyłu, jest też rzeka, więc naprawdę okolica jest przepiękna. Już widzę, pasie się i je jakąś trawkę. Chodź tutaj! Chodź szybciutko! Chodź! Piękna buba! Więc my teraz sobie zrobimy takie duże, duże koło w kółko polane. A potem będę się zbierać i jadę na kawę. Hejka, hejka, witam się z Wami po jakiejś przerwie, mamy godzinę 18, więc trochę czasu minęło, skąd ostatni raz się odzywałam, ale jak mówiłam, pojechałam na kawę, mówię kawę, bo w sumie piłyśmy herbatę, ale tak, trochę się zagadałyśmy, posiedziałam trochę chwilę moje koleżanki, było fajnie, przyjemnie w sumie wyjść pogadać trochę. I tak, i wróciłam do domu, posiedziałam chwilę na TikToku, jak to ja po prostu jestem tragiczna z tym TikTokiem. Czasem po prostu włączę i przypada mi 4 godziny z życia, nie wiem jak to się dzieje, ale staram się ograniczać, więc posiedziałam dosłownie 20 minut, pooglądałam jakieś tam różne filmiki. I tak, biorę się teraz za coś do jedzenia, chyba zrobię sobie omlet taki na słodko. Chodzi o mój omlet, będzie to taka powiedzmy fit wersja omletu na słodko. Ja daję około pół paczki twarogu zwykłego, ja mam taki po prostu półtłusty i daję około 120 gramów. Ogólnie nigdy nie wiem, czy mu się gram czy gramów, ale wydaje mi się, że gramów. Jak ktoś wie, to możecie mi napisać w komentarzu, ale wydaje mi się, że mu się 120 gramów. Tak więc 120 gramów jogurtu. Nie jogurtu, przepraszam, twarogu. Okej. Okay. Jest 126, może być. Teraz 60 gramów jogurtu. Ja mam jogurt grecki, bo taki mi najbardziej smakuje. Żeby to wszystko było słodkie, dodaję jednego dojrzałego banana. Im bardziej dojrzały, tym bardziej słodki Wasz omlet będzie. 2 jajka. Teraz najważniejszy składnik naszego omletu. To znaczy się budyń. I teraz w zależności jaki damy budyń, taki nasz omlet będzie miał smak. Więc po prostu wybieramy to, co nam najbardziej smakuje. Ja na przykład uwielbiam te budynie, one są bez cukru i one są dwusmakowe, na przykład to jest masło orzechowe i karmel i wtedy dosłownie ten omlet smakuje jak takie po prostu pyszne, słodziutkie masło orzechowe. Moim ulubionym z tych takich podwójnych połączeń jest czekolada i orzech laskowy, wtedy po prostu omlet smakuje jak Nutella. I na koniec to wszystko blendujemy, dajemy na patelnię, na bardzo wolny ogień pod przykryciem, trochę z jednej strony, trochę z drugiej strony i naprawdę jest przepyszny, robi się to bardzo szybko. Na przykład jeżeli damy budyń waniliowy, ja mam taki waniliowy owsiany
to z tym waniliowym budyniem smakuje to jak sernik. Dosłownie sernik, można sobie dać jeszcze kilka kropelek aromatu i dosłownie smakuje, jakbyśmy mieli taki pyszny serniczek z patelni. Tak więc polecam, ja zawsze jak mam ochotę coś słodkiego robię to. No bo wiadomo, zero cukru, sam banan, więc spoko. Ja dzisiaj postawię na... Ogólnie widać, że często ja mam pełno tych budyni. Ja dzisiaj postawię chyba na klasyczny waniliowy, bo widzę, że nie ma mojego ulubionego czekoladowo-orzechowego. Więc zrobię sobie ten klasyczny i później na górę, na ten omlet położę sobie chyba trochę jeszcze bananów może do smaku. Muszę was zdjąć, bo w sumie to akurat staliście na moim tym mikserze. Więc ja do blendowania tego mam ten taki mikser. Więc po prostu zakręcam, obracam do góry nogami. Zazwyczaj mam taki zwykły olej w sprayu i trochę pryskam patelnię, żeby była nawilżona. Mam wszystko tutaj. I mój budyń będzie, mój omlet będzie trochę urozmaicony i dodam troszeczkę gorzkiej czekolady na górę, bo mam ochotę na coś słodkiego, więc po prostu rzucam tutaj na górę kawałeczki gorzkiej czekolady. One wiadomo, pod wpływem temperatury się roztopią i będzie taki budyń z omlet z kawałkami czekolady. Dobra, podsmażyłam omlet z jednej strony, przewróciłam go i teraz dosłownie 2 minutki i będzie gotowy. Ale proszę bardzo, tak wygląda zrobiony omlet. Tutaj jest moja roztopiona gorzka czekolada. No i ta moja kawa, jeszcze muszę sobie troszkę mleka dolać. Ale naprawdę, jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, a nie chcecie jeść właśnie za dużo cukru, bardzo, bardzo polecam wam ten omlet. Ja ten przepis wzięłam w ogóle chyba kiedyś z TikToka, tak więc TikTok bawi i uczy. Dziękuję bardzo, że byliście do końca filmu i oczywiście pamiętajcie o subskrybowaniu kanału i jeżeli podobało wam się, to zostawcie łapki w górę. I oczywiście będzie mi niezmiernie miło, jeżeli napiszecie jakiś komentarz, tak żebym wiedziała, że tutaj jesteście, że oglądacie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i pamiętajcie, że już w czwartek pojawi się nowy film, tak więc subskrybujcie, aby tego nie przegapić. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć!